Kilka zdań takiego wprowadzenia, zanim ojciec John przyjdzie i zacznie konferencję. Na początku głosowanie, jak w demokratycznym kraju. Kto jest pierwszy raz na takich charyzmatycznych rekolekcjach? Ręka do góry. Pięknie. A weterani, czyli ci, co już byli, ręka do góry? O, elegancko, większa część. To kilka zdań bardziej do tych, co są pierwszy raz, a mniej do tych, co są weteranami. Po to, żebyśmy wszyscy rozumieli, co się będzie działo, o co chodzi w takich rekolekcjach. Pierwsza sprawa, takie rekolekcje charyzmatyczne są inne niż rekolekcje, w których uczestniczymy przynajmniej dwa razy w roku w parafiach, czyli rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne. No po pierwsze są inne, dlatego że siedzimy na hali, będziemy tu siedzieć prawie 3 dni, czyli zostawiliśmy coś, nie tak, że idziemy tylko do kościoła, posłuchamy jakiegoś fajnego księdza, pójdziemy do spowiedzi i wracamy do domu, tylko zostawiliśmy wszystko i spróbujemy tu przeżyć ten czas razem we wspólnocie, którą właśnie tworzymy, no i tak trochę wyłączyć się z codziennego życia. Druga różnica polega na tym, że na rekolekcjach charyzmatycznych coś się będzie działo. Nie tylko, że siedzimy i ktoś robi coś za nas, tylko my też mamy się w to zaangażować. Będzie ojciec John, on ma taką łatwość i taki dar, aby uczyć nas bezpośredniego kontaktu z Bogiem. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Więc wielka prośba, nie czekajmy na to, aż ojciec się za nas pomodli, ksiądz Rafał się za nas pomodli, Magda będzie przewodniczyć uwielbieniu. Nie czekajmy, sami się módlmy. Bóg nie jest głuchy, nigdzie w Biblii, ja zawsze się śmieję, że nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Bóg jest upośledzony, czyli głuchy, ślepy i niemy. A co zatem słyszy, widzi, jak najbardziej odpowiada na nasze modlitwy. Więc do tego was zapraszamy na początek. Bóg wie, że tu jesteśmy, jest tu obecny w Najświętszym Sakramencie, widać go tam. W związku z powyższym nie tylko jest obecny w swoim duchu, ale również w Eucharystii. Na pewno słyszy nasze modlitwy i na pewno bardzo chce, abyśmy przedstawili mu to, co jest w naszych sercach. Tutaj taka fajna dziewczynka jest, ma pewnie ze 3 albo 4 latka na oko i ma 2 swoje pieski. I w czasie uwielbienia trzymała oba te pieski pod pachą, takie pluszaki. Więc to taka dobra wskazówka. Weźmy wszystko, co mamy w naszym życiu pod pachę i stańmy przed Jezusem. Pokażmy mu to wszystko. Patrz, Panie, to są moje 2 pieski. Może mam jakieś strasznie małe szczeniaczki, a może bardzo groźne, wielkie psiska. To jest moje życie, to ci pokazuję. Kojarzycie, była 500 lat temu taka święta Teresa od Jezusa, albo Teresa z Awila. Ona napisała grubą książkę pod tytułem Twierdza wewnętrzna. I to jest dla nas wskazówka. Oczywiście mówię to w wielkim uproszczeniu. Ona tam pokazuje, że w naszej duszy jest taki jakby pałac, w którym jest 7 komnat. No i zapraszamy Jezusa do 1. komnaty, on coś tam robi, przechodzimy do 2, znowu coś robi, a jak dojdziemy do 7, to się równa zaślubiny mistyczne, czyli pełne zjednoczenie z Jezusem. Więc spróbujmy użyć tego obrazu, oczywiście bardzo to upraszczając, i pomyśleć w takich kategoriach o naszym życiu. Pomyślmy, że nasze życie wygląda jak ta hala. Jest reprezentacyjne miejsce, gdzie właśnie jesteśmy, ale tam pod tymi trybunami jest mnóstwo różnych małych pomieszczeń i jakaś komórka na szczotki też się znajdzie. Może jakieś pajęczyny, co prawda halanowa, to może jeszcze się nie zdążył żaden pająk tutaj zadomowić, ale o co chodzi w naszym życiu duchowym? Żeby zaprosić Jezusa nie tylko tu. Patrz, Panie, posprzątaliśmy, krzesełka stoją równiutko, no po prostu zapraszamy Cię, będzie fajnie. Tylko żeby go zaprosić do całego naszego życia. Patrz, Panie, w tej komórce to już tylko pajęczyny, już tam nic, w ogóle dramat, nic tam nie ma dobrego. Patrz, Panie, tej komórki to ja sam nie otwieram od 20 lat, bo nie mogę komuś przebaczyć. A tutaj zobacz, Panie, taka piwniczka, to tam złożyłem wszystko to, co 25 lat temu mnie tak dotknęło, że tatuś albo mamusia w ogóle niech w moim życiu nie istnieją. Do tego mamy Jezusa zaprosić, po to są takie rekolekcje. Ojciec będzie nas do tego zachęcał, otwórz swoje życie, zaproś Jezusa wszędzie, nie tylko do tych takich miejsc reprezentacyjnych, ale zaproś Go po prostu do swojego życia. Weź to wszystko pod pachę, jak ta mała księżniczka ze swoje pieski. Weź to pod pachę Jezusowi, pokaż. Patrz, Panie, tak wygląda moje życie. To mnie boli, to mnie cieszy.
ale to jest moje życie. Ojciec będzie wielokrotnie mówił, Bóg cię kocha, taki jaki jesteś, z tymi wszystkimi komórkami, z tymi pajęczynami i tym całą szuflą piachu, którą trzeba stamtąd wymieść. To Bóg chce coś w nas zrobić, to On chce do nas przyjść i przyjdzie na każdy możliwy sposób. Jest nieograniczony w swoich pomysłach na przychodzenie do nas, ponieważ jest wszechmogący. Więc z góry zróbmy założenie, że nie ma tu osoby, która nie może zostać dotknięta przez Boga, nie może zostać uzdrowiona przez Jezusa. Nie ma takiej opcji, ponieważ Bóg jest wszechmogący, więc nie ma, że nie może. Tak jak pamiętacie z Ewangelii, tu chodzi o naszą wiarę. A wiara rodzi się z tego, co się słyszy, no i za chwilę zaczniemy słuchać konferencji. Za chwilę zaczniemy zatrzymywać się nad słowami Pisma Świętego. To jest to, co buduje naszą wiarę. Po co nam ta wiara? Bo Jezus w Ewangelii wielokrotnie do różnych osób mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, idź według wiary twojej, niech ci się stanie. Albo według wiary kogoś. Pamiętacie tych czterech, co rozwalili kumplowi dach i spuścili jakiegoś sparaliżowanego na noszach? Tam nie ma słowa o wierze tego sparaliżowanego, ale jest mowa o wierze tych czterech przyjaciół, którzy spróbowali na ten dach wejść i coś zrobić, narozrabiali, znaczy się. Więc może ktoś cię tu przyciągnął, może żona powiedziała, że nie będzie obiadu przez następny miesiąc, jak nie przyjdziesz z nią na rekolekcję. No i jesteś, i co prawda z wiarą kiepsko, ale żona wiarę ma, nie jest źle. To sprawa numer dwa. Kochani, kolejna kwestia, mówię, że coś się będzie działo na tych rekolekcjach. Będziemy modlić się charyzmatycznie, czyli na przykład będzie modlitwa w językach. Będzie to modlitwa, której nie da się przełożyć z polskiego na nasze, bo to język bliżej nieokreślony, w znaczeniu żadnym. To tak jak macie małe dzieci i małe dzieci takie, prawda, 8 miesięcy albo roczek mówią gugu albo u. Mamusia wie, o co chodzi, ale jak przyjdzie sąsiadka, to nie bardzo. To jest taka modlitwa w językach, to jest taka modlitwa, którą rozumie Bóg Ojciec, natomiast my nawzajem tego nie rozumiemy, chyba że ktoś ma dar tłumaczenia języków, to przełoży to na bardziej zrozumiałe słowa. Natomiast chodzi o to, żebyśmy stanęli przed Bogiem i modlili się tymi słowami, które daje nam Duch Święty. O darze języków jest napisane w Piśmie Świętym, kto chce sobie głębiej poszukać, to 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam są wymienione charyzmaty, 14 rozdział to tam połowa o darze języków, a w 8 rozdziale listu do Rzymian jest takie ładne zdanie, że kiedy nie umiemy się modlić, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości i wstawia się za nami, no właśnie w takich wyrażeniach, których się nie da wyrazić, w takich westchnieniach, czyli w takim agugu. Więc to na pewno zaistnieje, zespół zacznie tak się modlić, kto ma taki dar, niech się oczywiście włączy. Kto nie ma, to uwaga, tego nie da się nauczyć, ponieważ jest to dar charyzmatyczny, czyli trzeba to przyjąć. Dar darmo dany, trzeba go wziąć i można się nauczyć, jak tego używać. I po to też są takie rekolekcje. Kolejna sprawa to tak zwane upadki w Duchu Świętym, zaśnięcia w Duchu Świętym. Jeżeli tu i tu teraz ktoś spadnie na ziemię, to znaczy, że miał zawał serca, tam są medycy, proszę go ratować, tak? Ale jeżeli się modlimy i ktoś się delikatnie osunie na ziemię, to go nie ruszajmy, nie wylewajmy na niego litra wody, nie klepmy go po policzkach, nie ciągajmy i tak dalej, się nie bójmy, nic mu się nie stanie. Pozbiera się za parę minut. Czasami, ja to tak nazywam, że Duch Święty musi pilotem wyłączyć nasze ciało, żeby móc trochę dotknąć naszej duszy, żeby tak te nasze granice wszelkie puściły na chwilę. Więc to jest taki dar, który no, jest ostatnio dosyć częsty w Kościele. Dużo jest na ten temat rozmów, jakiegoś próbowania, określenia tego daru w konkretnych jakichś teologicznych ramach. No póki co temat otwarty, natomiast to się dokonuje, więc proszę się tego nie bać. To tak jakby pilotem wyłączyć nam ciało, a wtedy Pan Bóg coś w nas zrobi. Natomiast jeśli będą jakieś manifestacje demoniczne, no to nie będzie to wyglądało spokojnie. Będzie to trochę głośne i niespokojne, ale wtedy proszę się nie bać. Jest tu ekipa w czerwonych koszulkach. Poradzimy sobie i pomożemy tej osobie. No i pamiętajcie prostą zasadę, jeśli chodzi o działanie diabła, to diabeł ma się bać nas, a nie my diabła. To my jesteśmy ochrzczeni, to my jesteśmy bierzmowani, to my przyjęliśmy komunię świętą kilka dni temu albo może nawet i dzisiaj rano i zaraz będzie kolejna msza święta i znowu Jezus będzie w naszych sercach. To Jezus pokonał szatana na krzyżu. Kropka. I z tym się nie dyskutuje. Czyli to diabeł ma się bać nas. Jedyny problem, jaki mamy, nazywa się brak wiedzy.
Bo jeśli nie wiemy, kim jesteśmy my w Jezusie Chrystusie, a no to wtedy wszystko inne będzie nas straszyć, albo wręcz udamy się po poradę do ludzi bliżej związanych z diabłem niż z Bogiem. Ale to jest do nadrobienia. Uczyć się można zawsze, w każdym wieku szkoła Jezusa otwarta, więc jak najbardziej też troszeczkę o tym będzie, co jest zagrożeniem, czego unikać, z czego wyjść, gdzie zaprosić Jezusa. Kolejna rzecz, o której też na pewno na rekolekcjach będzie mowa, to jest ta nasza osobista, bardzo osobista relacja z Jezusem. Do tego będą prowadzić wszystkie konferencje. Tu i teraz zamknij oczy i zapraszaj Jezusa do wszystkich komórek, do wszystkich swoich piesków, misiaczków, wszystkiego, co jest w twoim życiu, do osób. Pamiętajcie, co jest ważne, ojciec John jest katolickim kapłanem. Z diecezji Mbarara w Ugandzie. Nie jest szamanem i nie jest uzdrowicielem. Ma dary Ducha Świętego, połowa z nas ma podobne, tylko się boi ich używać. No a on się przestał bać, więc je używa. Więc nie biegajmy za nim, dotknij mnie, tylko módlmy się, Panie, to Ty mnie dotknij. Użyj ojca Johna albo użyj sąsiada czy sąsiadki, który teraz obok mnie siedzi. To będzie miało podobny skutek, ponieważ chodzi o naszą wiarę, a nie o człowieka. Nigdy, pamiętajcie, nie ufajmy w ten sposób, tak? Nie wierzmy czy nie ufajmy człowiekowi, to nie jest uzdrowiciel. Oczywiście jego modlitwa ma potężną moc, ale potężną moc ma również modlitwa każdego z nas, jeżeli jest to modlitwa z serca. I do tego na rekolekcjach będziemy zapraszani, aby otwierać nasze serca, aby zapraszać Ducha Świętego, aby to On się w nas poruszał. Będą teksty, zobaczcie, jest wielki telebim, są wyświetlane teksty. Spróbujmy się tym modlić, nie tylko ustami. O, umiem czytać, to przeczytam, melodia też szybko wpadnie w ucho, tylko sercem. To się powtarza wielokrotnie, to nie są piosenki, które mają 15 zwrotek, tylko to najczęściej jest jakiś jeden tekst, który wielokrotnie jest powtarzany, po to, abyśmy mogli w pewnym momencie, kiedy już zapamiętamy ten tekst, zamknąć oczy i wyśpiewać to, wypowiedzieć to sercem. Nie tak po prostu, nie żeby ktoś za nas. Być może nigdy się tak nie modliliśmy. Być może to będzie dla niektórych pierwszy raz. Mamy takie świadectwa, że ktoś nareszcie mówi, no nareszcie powiedziałem do Boga dwa zdania, bo tak to czytałem z książeczki. Mamy dużo takich w Polsce, my w ogóle jesteśmy bardzo pobożni. Jak ojciec John zaczął przyjeżdżać do Polski w 2007, to się najpierw zastanawiał, po co on tu w ogóle jest zapraszany. Przecież kościoły są pełne, msza co pół godziny. I ludzie są, no to co on ma tutaj robić, jaka ewangelizacja? No i dopiero potem po jakimś czasie zauważył, że owszem, my jesteśmy bardzo pobożni, wszystkie różańce chodzimy, litanie, no po prostu super, tylko my to robimy tak trochę głową, a naszego serca w tym nie ma. Więc to, co on będzie mówił, postarajmy się bardziej przyjąć sercem niż głową. Bo my głową jesteśmy w stanie wszystkiemu albo zaprzeczyć, albo wszystko zanegować. Czy Bóg jest? Wielkie pytanie. Czy On w ogóle może coś mi zrobić? A czy Go w ogóle obchodzę? To jak zaczniemy głową, prawda, logikę naszą do tego dodawać, no to rzeczywiście się gdzieś w tym wszystkim zakręcimy. Przyjmijmy to sercem. Mówmy do Jezusa. Trochę odłożymy na tych rekolekcjach tą naszą pobożność po to, żeby obudziła się nasza wiara. Nasza taka zwykła, spontaniczna modlitwa. Po prostu mów do Boga, tak jak mówisz do żony, do męża, do przyjaciela, do dzieci, tak samo mów do Jezusa, po prostu. Nie zastanawiaj się, czy to ładnie, czy brzydko, czy gramatycznie poprawne, czy mniej poprawne. To nie ma znaczenia, po prostu mów do Boga. Niech ta modlitwa wypływa z twojego serca, niech określa to, co w twoim sercu jest, aby, tak jak zaczęłam, aby Jezus mógł wejść do tych wszystkich pomieszczeń w naszym życiu. Do wszystkich komórek, nie tylko tych salonów reprezentacyjnych, ale do wszystkiego tego, co może gdzieś tam od lat zamknięte na klucz. Będzie na pewno dużo mowy o przebaczeniu, ponieważ no, to bardzo nas blokuje. Jakbyśmy pustą, zakręconą albo zakorkowaną butelkę wrzucili do oceanu, to ona pozostanie pusta. Nie dlatego, że w oceanie nie ma wody, tylko dlatego, że ten korek ją po prostu jej nie wpuści. To samo jest z naszym życiem. Jeżeli nie przebaczamy, a w modlitwie Ojcze Nasz nieustannie mówimy przebacz nam, jak i my przebaczamy, no to oznacza, że jeśli nie przebaczamy, to modlimy się do Boga, Boże Ojcze kochany, nie przebaczaj mi, bo i ja nie przebaczam. No i mamy problem. Pozostajemy puści, chociaż hektolitry Bożej miłości są dookoła nas. Duch Święty tu jest, naprawdę się nie ulotnił.
Duch Święty tu jest, tylko jak będziemy się modlić, zamknijmy oczy i spróbujmy uświadomić sobie to, że On może nas dotknąć, może nas napełnić sobą. To jest Jego rola, to jest Jego zadanie. On chce to robić. On chce nas nieustannie napełniać miłością Boga Ojca, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani, abyśmy szli w tym kierunku. Amen. Teraz ogłoszenia parafialne i idę po ojca Johna. Kiedyś ktoś powiedział a propos tego, co siostra teraz powiedziała. Proszę księdza, to co ta moc Boża doleci do ostatniego rzędu, jak będę się otwierał. Pan Bóg tak działa, że działa bez żadnych ograniczeń, jak słyszeliśmy. I naszym zadaniem jest po prostu przyjmować Jego obietnice, Jego przychodzenie. Więc zwyczajnie otwieraj się tak, jak potrafisz, swoje ręce, twoje usta.